Po pierwsze wchodzimy w lato energetyczne z rekordowymi zapasami, nie tylko na poziomie rezerw państwowych, za które odpowiada minister gospodarki, ale także rezerw handlowych. Mamy rekordowo wysokie dzisiaj zapasy i bezpieczeństwo i jest możliwość dużej, szybkiej reorientacji dostaw. Zwiększyliśmy w międzyczasie istotnie nasze zapasy. A także rewersy na Jamale i połączenia z innymi sąsiadami powodują, że jesteśmy w stanie roczne wydobycie krajowe importować z nowych kierunków. A więc Polska jak nigdy dotąd jest stabilna i przygotowana na to, żeby tych zagrożeń uniknąć. Oczywiście żadna wojna handlowa, żadne przerwanie dostaw nie służy gospodarce, bo wywołuje potężne komplikacje i tworzy dodatkowy element niepewności, a to przekłada się na koniunkturę, na skoki walut, na wzrost cen surowców energetycznych. Uwaga nie tylko na rynku europejskim. W mojej ocenie nie powinniśmy się obawiać, dlatego że to oznaczałoby istne trzęsienie ziemi nie tylko w Europie, ale na świecie i spowodowałoby istotne wahnięcia cen. Żadna ekipa, łącznie z ekipą pana prezydenta Putina, przy uzależnieniu Budżetowej Rosji od sprzedaży gazu, ropy i surowców mineralnych nie może sobie na to pozwolić. W perspektywie takiego zdarzenia nadzwyczajnego rozregulowane by zostały rynki. Myślę, że Arabia Saudyjska jest w stanie spokojnie podnieść te ceny i na nowo ustabilizować, ale efektem tego może być gigantyczna wojna ekonomiczna w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że mimo tego potężnego iskrzenia polityczno-ekonomicznego dostawy gazu i ropy realizowane są zgodnie z kontraktami nie tylko do Polski.